Cześć, tu Matwis, to kolejny odcinek z Gothica 2, noc króla, moje returny. Tutaj ostatnio skończyłem i pomyślałem, że jednak dojdę tam na odcinku, ponieważ... No jakby jak to myśl, jak ktoś nie chce patrzeć, jak idę, no to może sobie przewinąć zawsze. I nie wiem, czy uda mi się zabić tych bandytów. Jak nie, no to też się myśli i magią się podeprę. Ale zaszkodzić... Znaczy nie zaszkodzić spróbować. Zaszkodzić nie spróbować. Nie zaszkodzić spróbować o tym. Tam już pierwszy stwór jest. Muszę zapisać. Bo to się, to nie będzie krótka i bezpieczna podróż. No. Zwłaszcza, że on już mnie widzi. No. No, ja myślałem, że mi tak duży jest w takiej długości. Jak się potrzebuje... 25... No i dalej. Z tego co pamiętam było jeziorko, a w nim dużo bagiennego ziela. I polne bestie. Dobra. Spróbuję się z nimi rozprawić. Może nadużyję tego zaklęcia. Co? Czemu to nie działa? Nie no, czy... Myślałem, że to zadziała, no. Chciałbym mimo wszystko z polną bestią się rozprawić. A nie wiem, czy mi się uda, ponieważ tam chyba w drugim czy trzecim odcinku zajmowałem się młodą polną bestią i już było ciężko. Strzałem mogę w sumie jedną, znaczy kulę ognia mogę w sumie jedną służyć. Zobaczę jak to wyjdzie. No zwłaszcza, że... O, kolejny poszedł. Niestety na modzie nie dostaję punktów trafień z każdym lewem, tylko muszę je normalnie kupić za punkty nauki. No czemu nie mogę zabrać tego? Trudno. No i teraz następna. Tam jest tyle tych polnych bestii, no. Dwie wolne bestie, a ja jestem jeden. Czyli muszę jakąś przyciągnąć jedną tylko. O, teraz podejdę. I się oddalę od razu, jak mnie zauważy. Nie daję sobie radę, tylko dużo życia tracę. Teraz muszę sobie dużo zregenerować jednak. No i ostatnia. A nie, jeszcze jest jedna. Ale krytyk poszedł. What? No, tej nie widziałem. Dobrze, że ten miecz ma taki duży zasięg, bo jednak to się przydaje. Dobra, ale teraz już nie będzie, nie będą miały elementy zaskoczenia, więc takie bez przynajmniej. A co, to ja nie zapisałem po pokonaniu tej? No. Thank you.
teraz zaraz to przyjdzie następne. No ja nic nie robię, tylko strzelam kompletnie. Wszystko, jeśli ona tam się tak zablokowała, to ja sobie zregeneruję, zrobię. Niestety nie wiem, kiedy odrada się wytrzymałość. No i teraz mi to poszło. Tak może, no dobrze. Szukam teraz tego baginnego zielska, ponieważ może mi się kiedyś przydać. Nie, może dalej pójdę. Wilk? Czyżby? Nie, polna bestia. A w sumie ja chyba miałem... mogłem zabić jakieś polne bestie. Nie, to było tak, że oni chyba się, tych dwóch braci się skarżyli na to, że są polne bestie, ale nie dali mi żadnej misji na zabójstwo ich. O, hik. O, ale dzik już ciężki jest. No, to muszę się wycofać. Na gig jest za giki dla mnie. Ale właśnie, może zrobię to, co miałem zrobić, czyli pójdę do poszukać bandytów. Ja nie wiem, co się stanie, jak tej wytrzymałości. I tak ta wytrzymałość mi się skończy. No, zobaczymy. Wracam na trakt, czy tam na ścieżkę. No i szukam bandytów. Oni powinni mieć twoją norę gdzieś po lewej. Ja sobie zapiszę. Tutaj i idziemy. Ścierwojad? Słyszę ścierwojada. Nie wiem, czy sobie poradzę ze ścierwojadem. Czym jest jej jak ścierwo? A jednak raz mnie musiał uderzyć za 5. Ale za to dostałem mięso za 6, czyli mimo wszystko coś tam zyskałem. Następny? Następny. O, tam widać już tą norę bandytów. Mimo wszystko ze zwierzętami, tam ze stworami. Walczy mi się łatwiej niż z ludźmi, bo tu mam taktykę tak. Nie muszę się bronić tak dużo. Że mogę ich bić cały czas praktycznie bez unikania. Ale dobra, teraz idę tam. Do kryjówki bandytów.
Muszę manę sobie uzupełnić, bo przyda mi się mana. Wydaje mi się. O, wilk. Wilkiem sobie chyba poradzę. Nie chcę zwracać na najłatwiejszy przeciwnik. Widzicie, jaki fajny sposób? Dobra, teraz mnie walną, ale to pokazuje, że wilk mimo wszystko jest dość ciężkim przeciwnikiem, nawet jak na swój poziom. A jak zjadam te rzeczy, to mi się trochę ta wytrzymałość regeneruje mimo wszystko. Wolałbym, żeby mieć tej wytrzymałości więcej. Także kula ognia gotowa. No i wydaje mi się, że na jednego ją rzucę. Najpierw chyba zobaczę, jak to tam wygląda wszystko. No i tam są. Ile ich tam jest? Dwóch, trzech. O, już mnie zauważyli. Zobaczę, czy... O nie. Ale on jest ciężki strasznie. Takiego aż oporu się nie spodziewał. To już koniec, śmieciu! Że tak muszę iść pojedynczo brać i na dwóch muszę rzucić kulę ognia jednak. Nie wiem jak to, nie wiem jak to się uda mi zrobić. Ale myślę, że mi się uda. Myślę, że jak... No ciężko będzie. Ten już mnie zauważył. Dobra, teraz muszę uciekać. To już koniec, śmieciu! Wiesz, bym mnie nawet nie zaatakował. Dobra, jak najdalej staję. Ta strzała to co? Czemu na nikomu nie zabiera damage'a? Dostał i teraz uciekam. Jak się patrzyły do tyłu. Dobra, nie goni mnie. Wrócił. Czekaj tylko, bydlaku. Pali się on w ogóle? Pali. Ale czemu to go nie spaliło? To dziwne bardzo. Myślałem, że to więcej życia zabierze. Nie no, bandyki ciężcy są. Znaczy może z jednym jeszcze bym sobie poradził. Z jednym. Ale ich jest tam trójka. Oj. Nie wiem, czy oni zawsze się wszyscy rzucają, czy tak jak powoli podejdę. To jeden się rzuci. No wszyscy. Ten do łuku, ten z łuku dobry. Z jednym bym sobie poradził. Muszę jakoś jednego wywabić. Nie wiem jak to zrobię. To już koniec.
Nie wiem, co ja mogę im zrobić. Czemu nie mogę? Co jest? Wypędzenie zła. Ale co to jest wypędzenie zła? To im coś zrobi? Na przykład. Nic. Nie wiem, czemu to mu nic nie robi. Ale... Muszę zrobić wszystko, żeby zabić jednego. I jak zabiję jednego, to muszę uciekać. Ten to jest łatwiejszy przeciwnik, bo on walczy lago. Cały czas czegoś brakuje. Chyba, że będę do niego z łuku strzelał może. Ale miecz ma 40 mm, a łuk 15, więc to jest jakaś tam różnica. Ja nie wiem, czy łuk mu coś zrobi nawet. To już koniec! Śmieci. A ten jest lagi wziął na hita, no. A, bo chyba jak się biegnie i walnie, no to jest jakieś lepsze uderzenie. On musi wstać i teraz jego walnę. To już koniec! Czyli... Ja muszę uciekać, jeśli on... No nie wiem. Jeszcze kilka razy spróbuję. Już tutaj pokonanie jednego praktycznie załatwi sprawę, mi się wydaje. Przydałoby się zaklęcia jeszcze, no. Mogłem nie marnować na polną bestię. No, uciekaj to. To już koniec, śmieciu! Masz, on zacznie biec do mnie. Ja się trochę wycofam i wtedy go walnę z tego, no. Zobaczymy. Okej, on mnie zauważył? Biegnie. Teraz on teraz tamten z lagą dopiero wyciągnął broń. To już koniec, śmie... Czyli muszę... Czyli to jest dobry sposób na to. Teraz ja go prawie już zabiłem. A jak go zabiję, no to wtedy uciekam po prostu. Okej, odbiegnie. Ja go walnę dopiero jak on będzie już dość blisko mnie. No ale mimo wszystko... No, zdara się. Dlatego zapiszę... O, mam pomysł. Zapiszę sobie tak. I po prostu jak on będzie tutaj biec, to ja zapiszę wtedy tak. No, normalnie. Okej, on biegnie za mną. Czy nie biegnie?
jednak nie biegnie? Czy co jest? No, on się przesiadł po prostu. Za wcześnie chyba pobiegłem po prostu, albo byłem za daleko. Dostałem z takiego uderzenia. Ale mimo wszystko ten jego kolega biegnie. To już koniec. Co? Nie dostał nawet? Ale go pokonam. Uda się. Trzeba było wybrać łatwy poziom trudności, bo to jest jednak strasznie trudno. Już nie jestem. Jest, udało się.